Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Junicer 2. Zaczynamy sobie od wyzwania driftowego. Na oczywiście jeszcze na początkującym. Chcę skończyć właśnie ten dział. No bo ja tylko tutaj driftuję, jedynka. No spoko. Mamy tutaj 30 tysięcy do ustukania. Mamy 17, to nie będzie zbyt skomplikowane. Tylko żeby był oczywiście dobry rytm złapał. Tydzień już nie grałem, to może być słabo. No ale myślę, że jakiejś tragedii nie będzie. O, było kiss the way. No i dobra, mamy już fajny wynik. Żeby nam zaliczyli wyścig. Już ten wyścig tydzień temu kręciłem, ale niestety były problemy ostatnio u mnie z dostawą prądu. Niestety podczas zagrywania tego wyścigu brakło prądu. A już po prostu później nie miałem czasu. No i zostawiłem sobie już nagrywanie na następny tydzień. Kurde. Dawaj, 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 dawaj. Wyjdziesz z tego. Dobra, ostatnie okrążenie. Wiedziałem, że tak będzie. Za szybko czasami widzę, że się rozpędzam. Trzeba naprawdę dobrze kontrolować ten gaz. Żeby kto tam driftuje, to wie, o co chodzi. To jest tylko gra. No, drift to nie jest łatwa sprawa. Na pewno taki drift, jak ja tutaj robię. Dobra. Fajnie. Dobra, lecimy dalej. Do zobaczenia następnym razem, dokładnie. I lecimy sobie, to chyba jeszcze dwa wyścigi zostały. Niestety w lidze już tutaj tej siódmej robi się ciekawie, bo mamy już tam wyścig, którym już próbowałem przejść. S-kom, swoją S3-ką. Który po prostu musimy dotrzeć pierwsi na metę, ale nie możemy w nic uderzyć. No niestety nie jest to łatwe, bo już chyba trzy razy próbowałem ten wyścig zaliczyć i mi się nie udawało. Ale myślę, że w tym odcinku spróbujemy go przejechać. Zobaczymy, jak będzie to wszystko szło. Nie doczytałem po prostu też informacji o tym wyścigu i przywaliłem w bandę i od razu eliminacja, nie? No i nie wiedziałem, o co chodzi. Dobra, mamy tutaj, widzę, snow. Obstawiamy. Stawka podwyższona, a to on postawił. Dobra, zgodził się. No jedziemy, jasne. Fajna ta tetetka, gdyby nie te zderzaki. I ten, no, nie wiem, wywiecznik na włosy, kurwa, na dachu. No ale wtedy by taki, w dawnych czasach taki był tuning. Dobra, jedziemy. Dziś miałem delikatnego laga. No nie, no co jest, ej. Gra. Pewnie już coś mi tam wyskakuje. Dobra, lecimy z koksem. Kojarzę już ten wyścig. Ślisko. Ale jedziemy. O, ty mento. Kurde, no to mi ktoś tutaj wiadomościami spamuje. Słyszę, ale nie oderwę się od komputera, bo telefon mam przy ładowarce. Albo z tą się założyłem od tetetki, tak? Nie, z goście, przepraszam. Elegancko. Pokonamy te zakręty. Dobra, i ciśniemy. Pięknie ścinam zakręty i elegancko. Przybywaj w powietrzu. Mamy kolejny cel osiągnięty. No
najpiękniej ich odjechałem. Oby tak dalej. Trzy okrążenia. No i spoko. Bardzo miło. Dobra sytuacja, ale tu już widzę, że powoli ktoś dogania nas. O, jak mi przykro. No właśnie widzę, że kogoś tam wyrzuciło i właśnie spowolniło. Ale muszę się też skupić, bo naprawdę, no tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, bo to kręcimy dopiero trzeci odcinek. W poprzednim odcinku mówiłem, że te komentarze tego gościa mnie denerwują non-stop. I też nie skupiam się na wyścigu przez niego. Odciąga uwagę. Tylko kto jest jedynka, zacznijmy od tego. Jestem chyba siódemka. No dobra, i zbliżamy się powoli do mety. O tak, pięknie. No, siódemka. Ale dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, bo mnie doganiają, no. No ja też nie wiem, o czym myślę. No! Udało się na ostatnim okrążeniu, straciliśmy ten zderzak. Nie stoimy bez zderzaka. Dobra. Fajnie. Jeszcze jeden wyścig i mamy etap początkującego ukończony na 100%. No, będzie dość sporo naprawdę tych odcinków, na pewno. Uzbiera się, nie jest to krótka gra. No, ale fajnie, mi się podoba. Dobra. Nie interesuje mnie to. Lecimy dalej, początkujący już 100%. Może cele zaliczyłem. Eliminacje na torze, lecimy. Hint TV, tu mamy właśnie kanał telewizyjny. Wszystko do wzięcia na powietrznej traumie. Nie no, rozpierdalają mnie te komentarze. Z kim tu się założymy? Z Hondą CRX. Ej, no kliknąłem przy Enter na nim, czemu nie chciał mi obstawić? Dobra, ale jedziemy, to są w końcu eliminacje. Jak żałosne, to że bez problemu cię wyprzedziłem. Widzę, że podobny tor jak na pierwszym wyścigu. Ojej. No, dobrze, że Nitro uratowało mnie, tak to by była banda. Cztery okrążenia. A cię ja w dupie. Ojajaj. Może bym zjebał. Muszę uważać, żeby tutaj nie spać na ostatnią pozycję ze względu na to, że to jest to piątka teraz. A kurde, znowu, no. Dobra, ciśniemy. Przydałoby zostawić sobie, uzbierać nitro na ostatnie okrążenie. Ja też przepraszam was, trochę mogę gadać przez nos, ale niestety już mnie grypa dopada. Dobra, ostatnie okrążenie. Jak mogłem oszukiwać? Mam prawie seryjne auto. Ajajajajaj. Dobra, ciśniemy.
Humple. Pięknie. Kolejny drift. Na metę i... Narka. Fajnie. Tetka druga. Dobra. To co, bierzemy się za Ligę Siódmą? Za ten nieszczęsny wyścig. Może się uda ich jakoś odgonić. Tam później już sobie jechać na spokojnie. I w sumie chyba Nissana będę mógł sprzedać. Skoro te tam ligę będę miał. Jak widzicie już jechałem ten wyścig, ale nieudany. Zawsze jakaś tam kasa może się przydać. No i mamy tutaj rzut z góry na tor. Pritke Banzai. A, Most Banzai. O, golfik. Dorastał w atmosferze wyścigów i driftów. To wcale nie znaczy, że traktuje zawody poważnie. Dla niego to przyjemność i rozrywka. Dlatego zawsze umie rozbawić publikę. Dobra, ale kurde... A, bo to Y trzeba kliknąć na obstawienie. Król driftu golfem piątką, tak? Albo szóstką. O, no i to mi się podoba. No ale... No masakra. Trochę na logikę to powinno być. Dobra, lecimy. No stawiam wysoko. A te zawody nie będą łatwe na pewno. Dobra, ciśniemy. To delikatnie muszę jechać. Ostrożnie, bo też mogą mnie przywalić i zepchnąć, nie? Też tak może być. Ale tu już ich ładnie odganiam 5 okrążeń. Ciekawie. No dawaj. Strasznie dół tutaj ma słaby. Nasza S3 jest już podpingowana maksymalnie. Nie no, nie kliknąłem, bez przesady. Jadę ostrożnie. Po prostu. Ktoś chyba odpadł. Z tego co widzę, bo już mi się coś świeci na czerwono. No ma nie jak na nauce jazdy jadę. Nie będą to krótkie okrążenia. Drugie dopiero. A już sobie, no, zapoznałem się z torem. Wolę jechać sobie na spokojnie, bo to moment można zjebać, nie? A i tak ich odjechaliśmy. Muszę się pilnować po prostu. O, widzicie, było blisko. Żebym się nie wyrobił. No i wyprzedził mnie. Ale to nic. Sam się wyeliminował. No spoko. Ale masz teksty, gościu. O, było blisko. Już zahaczył winkiel. Dobra, nie ma co kombinować z tymi kamerami. Jak się tu rozczulam nad kamerą, za będzie banta i będzie pozamiatane.
Dobra, trzecie okrążenie, fajnie. Tu leciała jedna taka fajna nuta. Ciekawe, czy da się właśnie zmieniać muzykę. A zobaczymy w ustawieniach. Opcje. Sterowanie biegu. L. Kurde, muszę zapalić sobie światło. Dobra. Następna taktyka. Nic się nie dzieje. To nie wiem, o co chodzi. No chyba nie ma możliwości. Muszę uważać na nich, no bo co, mogą mnie zepchnąć, nie? Na złość. Ken chyba za nami jedzie. Albo i nie. Ktoś mnie obgaduje, bo mam gorące uszy. A ciekawe, jakbym mi tak straszył po kolei wszystkich i by uderzali w bandy, czy by odpadli i czy wyścig by się szybciej skończył. Nie wiem. Dobra, ciśniemy. Przedostatnie okrążenie tego, co wyeliminowałem. Tylko nie wiem, po co on tu jeździ. Aj! No ale dawaj, dawaj. Turbo! 1.8. Jazda. Fajnie też, jakby liczniki dały się zmieniać. Tak jak to było w Need for Speedach. No, znaczy, nie wiem, może inne samochody mają też możliwość innych liczników, ale ten to mi się tak średnio podoba. Nie ma tu jak to jakiegoś szału z nim. Brud, że dobrze nam idzie. Go Power Rangers. Ciśnijmy, ciśnijmy. Powoli. Nitro i gaz. To trzech jeszcze ich jedzie. No ale my już to już gonimy na metę. Przyjebane by było, kurwa, w kurwi bym się teraz jakby w bandę wypierdzielił. Serio. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Ale blokowa słychać? Ktoś tu ładnie rozrabiał części porozwalane. Dobra, ciśniemy. Muszę czytać właśnie te informacje na temat wyścigu. Dobra, i go. No nie wierzę, udało się. Wygrę wyścig na torze, no. Elegancko. Co ona taka dziś nieopalona była na dole? No spoko. Dobra, tak więc moi drodzy, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.